tej sprawie milczy i minister obrony, i politycy rządzącej partii. Żaden z nich nie ma nic do powiedzenia na temat odwołania generała Janusza Noska z funkcji szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Z kolei politycy opozycji od lat alarmują opinię publiczną o nieprawidłowościach w SKW i niekompetencji szefa służby, która odpowiada za bezpieczeństwo polskiego wojska. Jan Korab. Politycy rządzący milczą i nie chcą komentować sprawy. To jest sprawa Ministerstwa Obrony Narodowej i te pytania proszę zadawać rzecznikowi MON albo ministrowi obrony. Tomasz Siemoniak już zapowiedział, że do sprawy się nie odniesie. To nie dziwi. Odwołanie generała Janusza Noska ma być związane z nieudaną próbą oskarżenia przez niego wiceministra obrony narodowej generała Waldemara Skrzypczaka. Szef SKW wysuwał poważne podejrzenia wobec swojego przełożonego. Dziś wiemy, że prokuratura tego wątku nie podjęła. Tym samym Janusz Nosek totalnie się ośmieszył. Czy sprawa generała Skrzypczaka to tylko kropla, która przelała czarę goryczy? To jedna z wielu przyczyn odwołania Janusza Noska. Osoby współtworzące od nowa kontrwywiad wojskowy w 2006 roku krytycznie oceniają działalność tej służby za jego kadencji. Pytają, czemu premier odwołał szefa SKW tak późno. Do pełnienia funkcji na tym stanowisku, w tej służbie, nie miał żadnych kompetencji takich merytorycznych. Ciężko będzie ministrowi Siemoniakowi czy premierowi Tuskowi przyznać rację posłom PiS-u, którzy już od roku przecież domagają się dymisji Janusza Noska. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Kaczmarek obserwował i nagłaśniał nieprawidłowości w SKW. Oskarża Janusza Noska o inwigilowanie posłów PiS. Stawia też wiele cięższych zarzutów, których miał się dopuszczać szef kontrwywiadu. Libacje alkoholowe, do których dochodziło w niejawnej siedzibie służby kontrwywiadu wojskowego z przedstawicielami służb specjalnych Federacji Rosyjskiej, przez transporty funkcjonariuszy, żołnierzy SKW i sprzętu do Afganistanu rosyjskimi samolotami i sterowanymi przez pilotów, którzy, no jak wiemy, są współpracownikami rosyjskiego GRU. Nosek nie miał zgody premiera na współpracę z wywiadem Rosji, podkreśla prawnik współtworzący polski kontrwywiad Maciej Lew-Mirski. Przypomina też, że szef SKW był odpowiedzialny za to, by bezpośrednio po katastrofie w Smoleńsku rozpocząć działanie kontrwywiadowcze. Ta osłona, ochrona nie była pełniona, co w tej chwili daje asumpt do różnych przypuszczeń, co z tym samolotem tam się działo. 10 kwietnia 2010 roku w siedzibie służby kontrwywiadu odbywała się libacja alkoholowa, w której Nosek brał czynny udział. Dziennikarz śledczy Cezary Gmyz podkreśla, że libacje odbywały się tam dużo częściej, a szef SKW dopuszczał się kolejnych przestępstw. Mobbingowani są tam żołnierze podwładni generała Noska, że nie dba się tam o zachowanie tajemnicy państwowej. Współtwórcy wojskowych służb podają kolejne przyczyny złego stanu SKW. Ma za dużą władzę. Poświadczenie bezpieczeństwa ministrowi czy wiceministrowi wystawia szef SKW. Nieprawidłowości w SKW są spowodowane brakiem odpowiedzialności politycznej za ich działania. Minister Obrony Narodowej powiedział, że odpowiedzialny za nadzór jest premier, a premier odpowiedział, że minister obrony narodowej. W związku z tym okazało się, że tak naprawdę nikt tego nadzoru faktycznie nie pełni. Przyszłość kontrwywiadu wojskowego zależy nie tylko od tego, kto zostanie powołany na nowego szefa tej służby, ale również od wzięcia odpowiedzialności za jej działania przez władzę. Jan Korab, Telewizja Republika.